Teoretycznie przeciętny, codzienny użytkownik YouTube'a czego szuka na YouTubie? Zabawnych filmików, beki, dram? Nie wiem. Na pewno po kilku latach obserwacji widzę, że faktycznie jest to miejsce, gdzie ilość degeneracji w komentarzach jest największa, największa. Ale trzeba pamiętać, że wśród tych milionów ludzi, którzy oglądają różne filmiki, są też ludzie zajebiści. I wystarczy do takich kierować komunikat. Oczywiście w chwili, kiedy tak zaczynasz, to część z nich strzeli focha, tak? No ale jak strzeli focha, no to takie życie. Mój drogi, szanowny widzu, ten, który, uwaga, bo mam po leczeniu kanałowym pół twarzy sparaliżowana, więc mogę mówić tak. Oczywiście cebula koło Jamajka na głowie jest. Dziś o 19:00 poprowadzę darmowego live'a, grubsza wizytówka. Zarówno na fejsie, jak i na YouTubie będzie tylko 30 minut za friko. Jeśli chcesz oglądać kilka godzin za friko, to musisz się zapisać na stronie grubsza wizytówka. Będę uczył ludzi, jak wydobyć z siebie wiedzę, opakować ją w książkę. Ale dla wielu z Was książka może być, jeżeli potraktujemy, że YouTube jest miejscem, gdzie ludzie są, gdzie są dzieciaki, którzy bez sensu komentują, no to gdzie im tam do kariery Angeliki Muchy, czy gdzie im tam do kariery Cybermariana, no raczej hen, tak, dziesięciolecia. Z szacunkiem dla wszystkich, no ale muszą się wziąć do roboty. Nie komentować bez sensu, nie oglądać dzień w dzień głupawych filmików, ale samemu coś zacząć nagrywać, samemu coś zacząć robić. Ale jeśli ten film ogląda ktoś, kto ma troszkę więcej, powiedzmy ponad 20 lat, to sam proces wydobywania z siebie książki da Ci ogrom korzyści. Po pierwsze, nauczysz się koncentrować, skupić, co jest mega ważne. W dzisiejszym świecie bez koncentracji jesteśmy w dupie. Po drugie, zaczniesz budować dużo większy autorytet i szacunek. Oczywiście nie mówimy o chamskich komentarzach w sieci. Miej świadomość, obecnie jaki będziesz zajebisty, zajebista na świecie, możesz zarabiać miliony, możesz jeździć super furą, latać samolotami, być piękna, ładna, możesz być świetnie ćwiczyć na siłowni, możesz być naprawdę utalentowanym muzykiem, artystą. Kiedy wrócisz filmik na YouTube'a, dostaniesz tysiące gównianych komentarzy. To jest normalne. Miej świadomość. Gdzieś to ujście z tego, ten balon degeneracji musi gdzieś być, tak? Kiedyś ludzie wychodzili na ulicę, dzisiaj jakby wyszli, dostali bo od razu strzała od kogoś. Zaraz się pojawi jakiś cwaniak, który powie, to ja tobie strzała sprzedam. Ja zawsze im mówię, to zapraszam. Ulica Wodna 7, 62800 Kalisz, tutaj czekamy na ciebie. Jedno jest pewne. Musisz budować swój autorytet i swój poziom, bez względu na to, co inni o tobie sądzą. Musisz mieć w dupie, musisz mieć nalane, musisz mieć wywalone na to, jakie ludzie mają bzdury we łbie. Tylko sęk w tym, że jest to trudne. Jest to daleka droga. Sam proces wydobywania z siebie książki, może pisania książki, pomoże Ci to zrobić. Jeżeli Ci się w ogóle uda, to w pewnym momencie będziesz mieć coś, co po prostu miażdży psychę. Zostawiasz komuś to w prezencie, ktoś o tobie czyta. Tak jak ja na przykład przeczytałem książkę Cybermariana. Zajebista książka. Jedna z fajniejszych biografii, jaką przeczytałem. Przeczytałem ostatnio kolejną książkę o Justinie Bieberze, Angeliki Muchy i Jakuba. Niestety nie pamiętam nazwiska chyba. Chyba Jakub. Mega zajebista książka. Nie sięgnąłem po inne książki youtuberów, bo nie miałem po prostu czasu. Teraz wylatuję na kilka miesięcy do Azji, a więc przygotowuję się do wylotu. To będzie ostatni live w tym roku i grubsza wizytówka będzie miała 12 tygodni jako kurs online. Jedno jest pewne. W chwili, kiedy napiszesz swoją książkę, pojawia się iskierka w oku. Dzisiaj odbierałem paszport swojej córki ze względu na wyjazd. No i mega kolejka w urzędzie w Kaliszu z paszportami. Wchodzę, widzę fajną babeczkę, coś tam rozmawiamy. Ona patrzy na mnie i mówi, ale pan tu tak wygląda na takiego niezwykłego człowieka. Wiesz, nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem. No dlatego, że miałem na sobie zajebistą kurtkę Jarka Ewerta, naszego polskiego projektanta, z takim wielkim szalem, mega ciepłą, uwielbiam ją, bo całą głowę zakrywa. Oczywiście zaraz się posypią youtuberskie komentarze typu, kurwa, koleś się sadzi, bo ma kurtkę projektanta. No, sadzi się, bo zapierdala ostatnie 20 lat, to się ma prawo sadzić, tak? Zarób, kupisz sobie. No i pani mówi, a pan coś tak wygląda nietypowo. Na co jej powiedziałem, a wie pani, nawet napisałem książkę, nie interesuje mnie być zwykłym człowiekiem. Ona, poważnie? Nie wiedziałam, że ktoś w Kaliszu pisze książki. Ja mówię, i tutaj uwaga, sadzenie się razy dwa.
naucz się chwalić. Mówię, tak się składa, że napisałem 3 książki, z czego 2 są super bestsellerami. Guru Kultury w tej chwili dochodzi do 20 tysięcy, Hejtoholik do 10. Nie interesuje mnie bycie zwykłym człowiekiem, tylko czarna wersja dla super fanów, przyjaciół i VIP-ów. Minimalny nakład 3200 sztuk. Na co pani? Wow, szacun, ale jak, ale co? Zebranie swojej wiedzy, nieważne czy to jest o twoim kanale na YouTubie, czy to jest o twoich ćwiczeniach, czy to jest o tym, jak twoja babcia robi słoiki, czy jaki masz punkt widzenia na świat. Po pierwsze musisz te myśli chronić, nie dać się zgnoić przez idiotów. Pamiętaj, od tego służy moderacja komentarzy, od tego służy zamykanie pod filmikiem, dawania łapek. Ja najpierw ustawiłem moderację komentarzy, a więc hejterzy palili gumy w błocie, a teraz wyłączam łapkowanie w górę i w dół i już w ogóle masakra. Kurwa, koleś cały czas nagrywa, coach Mike cały czas nagrywa, pokazuje faka środkowego idiotom, ma centralnie w pompie, co oni o nim sądzą, cały czas jest szczęśliwy, zarabia kupę hajsu, pomaga innym ludziom. I książki to są moje narzędzia, po które większość tych hejterów sięga. Jeżeli widzicie mojego snapa, Mike podkreśnik wow, to tam widzicie, że ci ludzie regularnie się konwertują, nawracają, mówią: poznałem cię przez dramę, myślałem, że jesteś idiotą. Kurwa, okazało się, że jesteś zajebistym gościem. Wow, obejrzałem ten filmik jeszcze raz. Stary, ty tam wyjaśniłeś od pierwszych słów, że zrobisz to, co zrobisz. Wow, szacun, dziękuję, zmieniłeś moje życie. Książka może ci w tym pomóc. Może ci pomóc w dotarciu do fajnych ludzi. Może ci pomóc w poukładaniu swoich własnych myśli, w koncentracji, w zdobyciu większego szacunku i autorytetu na świecie. No i oczywiście w zarabianiu kasy w przyszłości. A więc moi drodzy, dzisiaj 19 live. 30 minut za darmo na fejsie i na YouTubie. Później przełączamy się na naszą zamkniętą platformę, gdzie też będzie za darmo. Także sugeruję wcześniej się zapisać na stronie grubszawizytówka.pl, ponieważ przeleci ci czas. No i do zobaczenia. Buziaki dla wszelkich wspierających, kochających. Dla hejterów również, ponieważ naprawdę jesteście zajebiście oddani. Szanuję to i dziękuję. Coach Mike pozdrawiam.